Dzień dobry, vloga dzień pierwszy. A więc witam jeszcze raz, znajdujemy się w Chłopach, w takiej bardzo ładnej, małej miejscowości, niedaleko Mielna, niedaleko Sarminowa. Jest coś około 8:30, ale jest już tak po prostu gorąco, że w krótkim rękawku ciężko mi jest już tutaj wytrzymać na słońcu na tarasiku. Więc no, zapowiada się pogoda bardzo fajna, zapowiada się w ogóle fajny dzień. Mam nadzieję, że fajnie też go ujmę we vlogu. Żeby ten dzień był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej energiczny, jeszcze w ogóle fajniejszy, zacznijmy go od śniadania. Żeby nie było tutaj żadnych kontrowersji, ani mleko łaciate, ani Nestle, producent Cookie Crisp, nie zapłacił mi za reklamę, więc tutaj nie ma co się spinać. Wracając jeszcze do pogody, jestem dosyć mocno zdziwiony, ponieważ wczoraj właściwie na każdej prognozie pokazywali burzę, a niebo jest no prawie bezchmurne, więc jestem w ogóle wow, w euforii. Tak jeszcze z innej beczki, może dla fanów fotografii i filmu, zaopatrzyłem się ostatnio w pewien obiektyw, który powinien być znany każdemu fanowi fotografii właśnie czy filmu. Mowa tu oczywiście o Heliosie 44M4. Dzięki takiemu adapterowi, takiej przejściówce, może być zamontowany w moim bezlusterkowcu, więc zdecydowanie dzisiaj się nim pobawimy. Po zmyciu starego makijażu czas na nałożenie trochę nowego, tak żeby być cały czas świeżym. Nakładamy pianeczkę na rękę, uderzamy sobie nią w głowę i smarowujemy we włosy. Czekamy do wyschnięcia i rozwalamy włosy na każdą stronę. Oto recepta na sukces, polecam. Swoją drogą termin jest i na plus i na minus, ponieważ mamy końcówkę maja. W Chłopach nie ma jeszcze tak wiele osób, przez co na przykład rzeczy typu jakieś restauracje są jeszcze pozamykane w większości, ale za to jest mało ludzi i nie ma problemu z nagrywaniem samego siebie na przykład. Rowerzystów, ponieważ przez tą super piękną miejscowość przechodzi taka ścieżka rowerowa, właściwie od Mielna po Sarwinowo, dalej Gąski. Jak to się rzuci na normalną drogę, to dojedzie też do Kołobrzegu, więc naprawdę polecam trasę. Bardzo ładne malownicze szlaki, być może jeszcze dzisiaj na nią wpadniemy. I oto nasz piękny Bałtyk. Zawsze zadziwia mnie i jednocześnie straszy trochę swoją potęgą, być może, może też jakąś nieprzewidywalnością. Znam dziesiątki osób, które twierdzą, że Bałtyk jest ohydny, że jest cały zielony, że jest brudny i tak bym mógł wymieniać nieskończoność, ale dla mnie no to morze jest właściwie piękne, być może jest to związane z jakimiś tam wspomnieniami z dzieciństwa, z jakąś nostalgią do tego wszystkiego, ale nawet ten zielony kolor ma jakiś klimat i no jest pięknie. Swoją drogą przepraszam, że nie patrzę cały czas w obiektyw, ale patrzę w ekranik, który po prostu mam nad obiektywem i wolę być pewny, że jest obraz ostry i tak dalej, więc mam nadzieję, że to nie stwarza jakoś wielkiego problemu. Byliście świadkami
i pobytu w przystani rybackiej, w której codziennie możemy kupić sobie świeżą albo wędzoną rybę, która jest no, codziennie przez te kutry wszystkie przywożona, przypłynięta, nie wiem, właśnie tutaj do tej przystani. Możecie sobie kupić bezpośrednio od rybaków, albo są też takie, nazwałbym to firmówki takie. To cała technologia i postęp mnie po prostu dobija. Mamy tutaj przykład jakiejś interaktywnej toalety, w której czas korzystania jest ograniczony do 15 minut, jak wrzucimy oczywiście pieniądz odpowiedni. Po tym czasie kolejna osoba może wejść do tej łazienki, do tej toalety, więc możemy mieć niemiłą niespodziankę. O, tutaj pyk. Czas korzystania z toalety ograniczony jest do 15 minut. A więc jestem w drodze do Mielna. Tak jak obiecałem, wybrałem się na tą wycieczkę rowerową. Niestety pogoda się ciutkę popsuła. Trochę jak moje włosy. Zaczęło lekko padać, wieje, jest w ogóle zimno, jest około 15 stopni. W porównaniu do tego, że rano było około 19 stopni, to 15 to jest faktycznie bardzo mało. Ale nie wiem, czy zauważyliście, zatrzymałem się w pewnym miejscu, już nie jadę rowerem. Jest to miejsce, w którym przebiega 16 południk geograficzny i mamy w tym miejscu taki pomniczek, czy jak to nazwać. Las jest taki pusty, taki minimalistyczny. Oprócz spadających szyszek obok mnie, ale to tam w sumie taki malutki szczegół. To może to nie była szyszka, bo to jest las liściasty, ale okej, dobra, powiedzmy, że coś tam spadło. Jest taki no magiczny, do tego jedziemy właściwie w odległości około 100 metrów od morza, więc słychać ten cały szum. No i oczywiście bryza, która tutaj powala na kolana. Witam na polskiej Ibizie. Zobaczyłem i z pogodą nie trafię. Dzięki za oglądanie i dobranoc.